Czyli wiem, że i taki. A odnośnie jeszcze mikroinstalacji, takiej w ogóle fotowoltaiki, to powiem panu jedną rzecz, na którą nie wszyscy zwracają uwagę. Niby Super. przepisy mówią, że ma to się w ciągu tak najbliższych tam 2-3 lat wydarzyć, ale no, nie wiem, jak się to potoczy, tak? No wiadomo. Wszystko A chodzi o mówi pan na kasę, jak przykład, zwykle pewnie. no właśnie, kasę, którą trzeba wydać, a wiadomo, że to wydaje nie tylko zakład, ale państwo na niektóre rzeczy, tak? Nie, właściwie wszystko my wydajemy. Że te liczniki według nich przekłamują. W szczególności chodzi o jakieś ładowarki indukcyjne, telefony, że jak były stare liczniki, to że te zużycia były mniejsze. Czyli chodzi o te takie małe zużycia, ale o te bierne Tak, zużycia, prawda? generalnie powiem panu tak, dając prosty przykład. Bardzo prosty. Witam was serdecznie w piąteczek. Dzisiaj dzwonimy, słuchajcie, kochani, do PGE Obrót. Obiecałem wam jakiś czas temu w tym odcinku o. W zasadzie telefonicznie, czy nie? Wie pan, co trudno mi odpowiedzieć, bo PGE Dystrybucja to jest druga nasza spółka i my nie mamy wszystkich też informacji, jakie oni mają dokładne procedury. Ogólne procedury tak, ale nie wszystko. Aby dowiedzieć się, o co chodzi z licznikami. Co jest, jaki jest problem z licznikami. Zapraszam serdecznie. PGE Obrót zajmuje się licznikami głównie, prawda? Znaczy, my zajmujemy się sprzedażą energii elektrycznej i rozliczaniem liczników. Czyli licznikami również. Mam takie pytanie, proszę pana. Czy jeżeli mamy fotowoltaikę, czy jest takie coś, w ogóle funkcjonuje takie coś jak bilansowanie międzyfazowe? Tak, w licznikach trójfazowych występuje bilansowanie międzyfazowe. Tak, pod warunkiem, że pana inwerter jest trójfazowy, bo jeżeli ma pan jednofazowy inwerter, no to Nie. wtedy nie ma pan Mam inwerter bilansowania trójfazowy. trójfazowego. No to w takim wypadku występuje. Według pana to występuje. Dobra, drugie Znaczy pytanie. przynajmniej według tych danych, które mam w systemie, no i w tych moich ściągach do rozmowy z klientami. Tak mam Rozumiem. napisane, że występuje, więc Rozumiem. nie mam podstaw. Czyli, no bo ja pan, kurczę, no myśmy takie robili test. Znaczy inaczej, oficjalna informacja jest taka, że występuje. Oficjalna informacja występuje. Dobra. Pytanie numer dwa, które sobie tutaj przygotowałem, to chodzi o port optyczny. No bo liczniki mają porty optyczne, prawda? Rozumiem. To w tej sprawie proszę kontaktować się z PGE Dystrybucja, jako że oni są właścicielami licznika. A I oni mogą. oni powiedzieli, że mam się z wami na ten temat rozmawiać. Znaczy nie, jeżeli chodzi o port optyczny, to my nie mamy władzy nad tymi licznikami, więc no, nie udzielę panu żadnej informacji. Więc Ale rozumiem, że pan chce właścicielami jakieś liczników kto urządzenie. jest? Znaczy właścicielem licznika jest PGE Dystrybucja. Więc no jeżeli chce pan zaingerować w ten licznik, bo ja rozumiem, że pan chce podłączyć jakieś urządzenie pomiarowe, żeby sobie mieć w aplikacji Dokładnie. podgląd, tak, Bardzo dobrze pamiętam. no to w takiej sprawie musi pan się z dystrybutorem kontaktować, no bo on jest właścicielem licznika. Od Judasza do Kajfasza jestem przesyłany. Znaczy no ja pana rozumiem, natomiast no to nie jest w naszych kompetencjach, Ja żeby panu rozumiem. Nie, udzielić dobrze, zgody na rozumiem pana. podłączenie. Dobra. No my pana tylko rozliczamy z tych odczytów, które otrzymujemy od operatora systemu dystrybucyjnego. Dobrze. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, tylko nie wiem, do którego pana się dodzwoniłem, bo dostałem od pani sekretarki numer telefonu. Dwa dostałem. Z czym panu mogę pomóc? Proszę pana, mam takie pytanka do pana, takie techniczne pytania odnośnie licznika elektrycznego. No, słucham pana. Pytanie numer jeden, bardzo dla mnie ważne. Posiadam fotowoltaikę, nie? I pytanie moje brzmi, czy licznik elektryczny ma bilansowanie międzyfazowe? Mam licznik trzyfazowy, instalację trzyfazową, wszystko trzyfazowe. Czy on liczy bilansowanie, czy nie? Według posiadanych rozwiązań i urządzeń zapewnień producentów ma. Dobrze. Powinien mieć, tak? Dobra, i teraz drugie pytanie dla mnie niesamowicie ważne, bo kupiłem sobie takie urządzonko, nazywa się to One Meter, na port optyczny.
żeby móc sobie po prostu siebie kontrolować, wie pan o co chodzi, żeby mógł sobie widzieć, co tam się dzieje, czy nie wiem, nie ma jakichś takich, bo to urządzenie pozwala na robienie takich rzeczy, że na przykład jakbym nie daj Boże miał jakieś zużycia gdzieś tam kiedyś, to mógłbym sobie odnaleźć, że w tym momencie to się działo i później szukać sobie na przykład problemów z tym związanych. A mój port... Ja odpowiem panu pytaniem, bo pan już mailował w tym temacie. Nie raz. Są, no, pana, bo, jak powiem, podobni klienci w tym względzie. Mhm. Czy urządzenie ma pan już zakupione i ma on certyfikat, że jak powiem, bezpieczeństwa dopuszczenia do ogólnego użytku? Oczywiście. Jak się ten certyfikat nazywa, gdzie można ją znaleźć, że tak jest? Proszę pana, urządzenie licznik odpowiada za naliczanie opłat i musi spełniać szereg norm meteorologicznych, tak? Mhm. Czyli zgodnie z polską normą, zgodnie z prawą o miarach i tak dalej. Czy urządzenie One Meter spełnia tego rodzaju wymagania? Ale jakie to ma... No, pytam pana. No ma takie znaczenie, ponieważ pan chce to urządzenie podpiąć. Nie, ja chcę je przyłożyć do portu optycznego, ono nie będzie w żaden sposób... Podpiąć do licznika. Nie, ja chcę odczytywać tą diodę, która tam miga, po to, żeby urządzenie po prostu mogło jakby trochę was sprawdzać. Nie nas. Urządzenie. No dobrze, no to urządzenie będzie po prostu odczytywało informacje. One Meter nie ma takiego czegoś, żebym ja ingerował w licznik, a z tego co wiem, według prawa, to mam prawo odczytu danych z licznika. Skoro urządzenie jest u mnie zamontowane i ma port optyczny powinien być odblokowany, bo żeby było ciekawiej, pan tutaj jakby od drugiej strony zaczyna, ale nie wszystkie liczniki w PGE mają ten port zablokowany, więc moje pytanie brzmi... Nie wszystkie liczniki, musimy od tego zacząć, mają port optyczny. Dobrze, ale jeśli już mają... A jeśli pan ma taką wiedzę, które są odblokowane, proszę powiedzieć. Mogę zaraz panu... Znaczy, przynajmniej powinny być odblokowane. Jak wejdziemy... Jak powinny być? Proszę pana, to jest rozwiązanie producenckie. My, jako firma dystrybucyjna, nie blokujemy, że tak powiem, portu optycznego danego urządzenia, danego producenta. Dobrze. Niech pan sobie nie myśli, że my piszemy specjalne oprogramowania po to, żeby blokować port optyczny. Ja tego nie wiem. Poza tym port optyczny jest, proszę pana, do diagnostyki urządzenia, tak? Lub do odczytu. Serwisów lub do celach odczytowych w przypadku, gdy zawodzi normalna droga, tak? A póki co dostępne na rynku polskim urządzenia, tak? Mhm. Nie mają takiej funkcjonalności, żeby pan mógł jako odbiorca, czy my jako przedsiębiorstwa, że tak powiem, kontrolować niejako pobór parametrów online. Tak? No ja rozumiem. Nie ta klasa urządzeń. No dobrze, to proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego niektórzy mają tą możliwość, a niektórzy tej możliwości nie mają? Bo mają innego typu rozwiązania i mają na przykład w taryfie B swoje urządzenia, tak? Natomiast... Nie, w taryfie G też tak mają, bo mam znajomych, którzy mają w taryfie G i właśnie mogą odczytywać, a ja nie mogę, no i tak się czuję troszeczkę, kurde, poszkodowany, no. Jeśli panu, mogę panu zapewnić, jeśli to robią i mają taką możliwość, robią to, że tak powiem, bezprawnie. Ale tu nie chodzi o prawo, bo tutaj nikt tylko, nie ingeruje, tutaj nikt nie ingeruje w ten licznik. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o tak możliwość... Tak się panu tego wydaje. Ale dobrze, to teraz pan mi odpowie. Jest do tyle, że tak powiem, dlaczego, powiem panu, dlaczego te... Bo ja wiem, że są ograniczenia przesyłu czy przepływu informacji przez port optycznych, ale to mówię, to są rozwiązania producenckie, tak? I są wykonania na rynku różnego rodzaju liczników. Są liczniki litewskie, są liczniki mołdawskie, są liczniki czeskie, są liczniki szwajcarskie, Landesengier, są liczniki Gamma, które mówiłem, są łotewskie, tak? Mhm. Te wszystkie różnią się no niejako rozwiązaniami technicznymi, tak? Mhm. I powiem panu, że na przykład spotkaliśmy przypadki, że
poprzez port optyczny hakerzy wpływają na zmianę oprogramowania licznika. No to trzeba to zabezpieczać. Stąd jest to zabezpieczone. I to nie mówię panu, jeszcze raz po prostu podkreślam, nie jest to ingerencją i, że tak powiem, sposobem rozwiązania stosowanym przez PGE Dystrybucja, tylko są to rozwiązania producenckie. Jeśli producent obawia się, że jest możliwe jakieś tam zmiana nastaw programowych urządzenia przez nich produkowanego, takie rozwiązania stosuje. Dlatego nie mogę panu powiedzieć, że tym czy tamtym. Natomiast nie stosujemy u nas żadnych rozwiązań w firmie One Meter. Mało tego, firma starała się o jako zezwolenie centrali w Lublinie i takiego zezwolenia nie otrzymała. Swoją drogą ciekawe dlaczego. Czyżby to urządzenie pokazywało coś, co zakłady energetyczne nie chciałyby widzieć? Albo żebyśmy my nie widzieli? Ciekawe. Dobrze. W takim razie... Panu mówię, że takie urządzenie nie jest dopuszczone do ogólnego stosowania. Okej. Okay. Proszę mi powiedzieć w takim układzie, czy ja mam prawo odczytu tego licznika? No bo ogólnie powinienem mieć dane prawo do tego, żebym mógł sobie kontrolować te dane, tak? Jeśli pan ma na myśli czytanie online, w tej chwili nie ma takiej możliwości. Oczywiście trwają prace legislacyjne. Jest to od 2018 roku już Ale proszę powiedzieć, dlaczego legislacyjne, skoro inni operatorzy bo typu... takiego urządzenia nie ma jeszcze dostępnego, żeby był pan bez niczego, że tak powiem, czytać online bezpośrednio... No to po co zakładacie nowe liczniki teraz elektroniczne, które za chwilę trzeba będzie wyrzucić i kupić nowe? Nie do mnie pytanie. A właśnie. Nie, bo kurde. My też liczniki kupujemy. Ja rozumiem. Czyli występujemy ze specyfikacjami technicznymi, ogłaszamy przetargi, liczniki są, że tak powiem, kupowane, wyłaniane w drodze postępowania publicznego. Tak? Dobrze, a proszę, no dobra, to jeszcze inny temat. No to skoro ja mam licznik, który jest podpięty pod internet i wy odczytujecie te dane, to czemu ja nie mogę mieć, nie mogę się, że tak powiem, jakąś zwykłą aplikacją, nie to, że podpiąć tutaj, tylko zalogować, żebym mógł sobie to odczytać. No bo ja tego nie mogę tego zrozumieć. Skoro nie, wy odczytujecie... Nie mamy licznika podpiętego pod internet. Jak to nie, mamy, jak macie? Jeśli... No nie, niech pan posłucha. Chciałem skończyć. Słucham. Z licznika mamy transmisję danych za pomocą drogi GSM-owej. Mhm. Zainstalowana jest karta w APN-ie naszym, tak? Mhm. Tak? I ten licznik jest czytany z pewną częstotliwością. Nie tak, że zmienia się z nim, że tak powiem, z sekundy na sekundę, jak pan powiedział, pulsująca dioda, i my o tym wiemy. Tylko, że on jest transmitowany co jakiś czas. Przypuśćmy raz na dobę w godzinach nocnych, tak? Mhm. A licznik posiada pamięć wewnętrzną, tak? Aha, okej. Nasze systemy certyfikowane, że tak powiem, odczytowe, upracują poprzez drogę właśnie czytania dzięki zainstalowanej karty SIM zabezpieczonej, że tak powiem, przed ingerencją z zewnątrz. Nikt nie może, bo jest to transmisja szyfrowana, nikt nie może niejako na drodze tej transmisji stanąć i ją przeczytać, tak? Mhm. Tak to wygląda. No to szkoda, że ja tylko nie mogę później tych danych, które do was się dotarły, żebym mógł sobie po prostu przez na przykład e-book wejść i zobaczyć, oho. Ale miejmy nadzieję, bo jak panu powiedziałem, nie pozwoliłbym pan skończyć, że trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem takich urządzeń. Okej. Okay. Bo póki co nie ma poza tam pilotażowymi rozwiązaniami niektórych producentów. Mogę panu powiedzieć, że na przykład niektóre firmy producenckie liczników dają taką możliwość klientom, że mogą sprawdzić dane zbliżonych do rzeczywistych na serwerach producenta. Tak? Okej. Okay. Są takie rozwiązania, bo jeżdżę po targach, że tak powiem, energetycznych, i wiem, że takie rozwiązania są. Kiedy będą to upowszechnione, żeby się znalazły w każdym z naszych domów,
Nie potrafię tego powiedzieć, bo... A ta wymiana niby liczników... Przepisy mówią, że ma to się w ciągu tak najbliższych tam 2-3 lat wydarzyć, ale no, nie wiem, jak się to potoczy, tak? No wiadomo. Wszystko chodzi o kasę, jak zwykle pewnie. No właśnie, kasę, którą trzeba wydać, a wiadomo, że to wydaje nie tylko zakład, ale państwo na niektóre rzeczy, tak? Nie, właściwie wszystko my wydajemy. No my wydajemy, wszystko to idzie z podatników, ma pan rację. Co by nie było, no to niech pan tu nie kombinuje. Wy nie macie swoich pieniędzy, to są nasze pieniądze. Nie kombinuję, tylko wiadomo, że państwo nie ma, że tak powiem, własnych środków, tylko bierze z obywatela. Tak samo i przedsiębiorstwo nasze energetyczne też bierze środki z pośredników handlu energią, tak? Zgadza się. Prawda? I obsługi, i dystrybucji, i tak dalej. Tak to wygląda. To ja nie może źle się wyraziłem. No ja wiem, dobra, rozumiem. Pana tylko... Tak? No, wiadomo, o co chodzi. Tak to wygląda. No z tego się zrobiła chociaż. Tylko próbuję panu uświadomić, że no, mówię, to nie jest na przykład, że jak powiem, nasze rozwiązanie, że myśmy z tym wystąpili i to blokujemy, tylko to jest rozwiązanie wprowadzone przez producenta. No, skoro, no właśnie, bo chciałem zadać jeszcze kolejne pytanie. Ale skoro pan mówi, że to nie wyblokujecie, bo ja chciałem normalnie zadać takie trudne pytanie, skoro blokujecie, to pewnie macie coś na sumieniu. No ale jak pan mówi, że to nie, no to może nie macie nic na sumieniu. Mówię panu, że my musimy postępować zgodnie z prawem. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, że... Tylko prawo mi się nie podoba trochę. Wie pan dobrze, jak się też rządzą zakupy publiczne. To jest przetarg. I że tak powiem, niekiedy nie liczy się aż no bardzo duża jakość, chciałem powiedzieć, tylko głównym kryterium to jest cena, tak? Mhm. Dlatego no, urządzenia spełniają niejako tylko wymagania takie, no, powiedzmy, standardowe, nie mają rozszerzonych proponowanych przez producentów i producenci, że tak powiem, robią produkt no taki dla nich najtańszy, żeby też móc jasna na tym sprawa. Najlepiej zarobić, prawda? Dobra, tak a panie, pan posłucha mnie, jeszcze ostatnie pytanie. No bo skoro niektóre te liczniki, a na przykład, no jest to, już panu powiem jaki na przykład, Korax 3 na przykład ma odblokowany port, czy kilka jeszcze innych. Jest szansa na takie coś, żebym ja mógł wnioskować, prosić o to, żebym jednak taki licznik miał, czy nie bardzo? Powiem tak, wnioskować pan może. A że wniosek będzie odrzucony, to inna sprawa. Nie mogę powiedzieć, że odrzucony, bo zależy w jakim terenie, że jak powiem, pan mieszka, w jakim terenie... Ale bardzo się cieszę, że się do pana dodzwoniłem akurat. Nie z naszego terenu. No, cieszę się, że dobrze pan postrzega rozmowę ze mną, bo... Bardzo dobrze postrzegam, bo ja właśnie chciałem się takich rzeczy dowiedzieć, bo mnie to bardzo interesowało to wszystko. Jeszcze mam jedno pytanie. No bo na przykład ludzie strasznie narzekają po założeniu fotowoltaiki, że te liczniki według nich przekłamują. W szczególności chodzi o jakieś ładowarki indukcyjne, telefony, że jak były stare liczniki, to że te zużycia były mniejsze. Czyli chodzi o te takie małe zużycia, ale o te bierne tak. Zużycia, prawda? Generalnie powiem panu tak, dając prosty przykład. Mhm. Bardzo prosty. Stary licznik indukcyjny, jego prąd bazowy to był od 5 do 40 amper. Mhm. Tak? Tak. Znaczy pan tak mówi, to ja panu wierzę. Natomiast nowe liczniki, prąd bazowy zaczyna się od 0,1. To ja chcę mieć stary. No, ja też bym chciał. Tak to wygląda. Okej. Okay. Wchodzą nowe rozwiązania i tak jak się wyraziłem i dobrze by pan zrozumiał, liczniki są zdecydowanie czulsze. Gorsze? Zdecydowanie. Czulsze. Nie, a nie czulsze. Gorsze, tylko czulsze. Zrozumiałem pana, przepraszam, mają, źle. Mają no, dużo, dużo większą czułość, tak? Aha. To niedobrze. Stąd wykazują te, że jak powiem, no, większe zużycie i tak dalej. To prawda. Ładowarki nawet niektórzy twierdzą, że podświetlenia przypuśćmy od sprzętu, czyli kontaktu, wyłącznika, jakieś tam podświetlenia diodowe,
też przez licznik elektroniczny jest wykazywane, a na przykład na liczniku indukcyjnym tarcza nie drgnęła. No i super. I to, było... I to się zgadza. I to było dobre. Tak było. I to było dobre. To po co to było psuć? No, elektronika wszechobecna, z którą na chwilę obecną też jest problem z elektroniką, bo powoli, że tak powiem, komponenty są niedostępne. I tu jest, że tak powiem, pewne na przykład opóźnienie. No jasne. W dostawie liczników u nas też, tak? Tak to wygląda. Okej, okay. No dobra. Dobra, to chyba wszystko już wiem, co chciałem wiedzieć. Czyli wiem, że i taki... A odnośnie jeszcze mikroinstalacji takiej w ogóle fotowoltaiki, to powiem panu jedną rzecz, na którą no, nie wszyscy zwracają uwagę. No słuchaj. Ponieważ narobiło się firm oferujących tego rodzaju usługi instalatorskie mnóstwo. One stawiają tylko i wyłącznie sprawę na podpisywanie ilości umów i sprzedaż tych produktów i instalacje. Natomiast nie mówią o uwarunkowaniach pracy tych urządzeń. Że na przykład każdy jest świadom, że jak ładnie słoneczko świeci, to ma produkcję i to cieszy się, że mu to pracuje i generuje generalnie zyski, tak? No jasne, no o to chodziło. A to nie do końca. Wystarczy, że w pobliżu tej instalacji będzie kilka, tak? I falownik nie pozwoli na załączenie produkcji, ponieważ przekazane są parametry napięciowe, w sensie napięcie no wiem, to wiem. Wyższe. To i akurat wszystko. Wiem. I wszystko. Albo zbyt niskie i też, że tak powiem, tego efektu nie będzie. Niektórzy właśnie mówię, nie zwracają na to uwagę, dlatego panu to powiedziałem. Dobrze, muszę kończyć, bo mam inny telefon. Bardzo panu dziękuję. Chyba, że pan jeszcze coś do pozostania, nie? No, fajnie pan gada, kiedyś jeszcze może do pana zadzwonię. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Można próbować wnioskować o licznik, ale raczej nie dostaniesz. Można, dużo można, ale nie wiadomo, czy ci się uda po prostu i tyle. No i wszystko w temacie. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.